O tym, że zimowe temperatury zazwyczaj są dużym utrudnieniem dla kierowców, wiadomo nie od dziś. Często zapomina się jednak o tych, którzy są o wiele bardziej narażeni na niskie temperatury. Mowa o psach, które regularnie muszą być wyprowadzane na spacer, a nie każdy dobrze znosi niskie temperatury. Psy bez podszerstka, czyli tej warstwy izolującej, będą odczuwać ten mróz znacznie bardziej. Bo jak najbardziej są psy, które bardzo dobrze czują się w zimnie i są to na przykład rasy północne, wszelkie husky, alaskany. Natomiast jeśli chodzi o psiaki bez podszerstka czy z małą ilością tego podszerstka, no to niestety nie będą się czuły dobrze. Warto pamiętać o tym, że niewielkie ciała zwierząt wychładzają się szybciej niż ciało człowieka. Jakie niebezpieczeństwa czekają na pupili w niskich temperaturach? Hipotermia, tak samo jak w przypadku ludzi, pies może się wyziębić, dlatego to też bardzo ważne, żebyśmy podobnie jak latem nie zostawiali ze względu na temperaturę psa w samochodzie albo pod sklepem. Warto sobie jednak przeorganizować dzień tak, żeby psiak nie musiał być na tym zimnie zbyt długo. Podczas spacerów warto mieć na uwadze to, że sól znajdująca się na chodnikach źle wpływa na stan łap czworonogów. Problemem może być sól, którą jest posypana nawierzchnia. Jest ona groźna dla psich opuszek na pewno i może powodować odmrożenia, owrzodzenia łap, które dosyć boleśnie dla psiaka się goją. Więc to na pewno, no i oczywiście odmrożenia łapek również mogą się pojawić. Jeżeli mamy psa, który marznie i który ewidentnie pokazuje, że ten śnieg i mróz mu przeszkadzają, czyli szczególnie będą to psiaki z mniejszą ilością podszerstka albo w ogóle bez podszerstka, no to jak najbardziej ubranka i wszelakie buciki mogą się przydać. Zimą warto pamiętać o zwierzętach, które przebywają w schroniskach. W czasie, gdy temperatura znacząco spada, potrzebują pomocy bardziej niż w inne dni roku. W czasie mrozów bardzo chętnie przyjmujemy koce i ręczniki dla naszych podopiecznych. Przede wszystkim przydają nam się ciepłe, grube koce. Oczywiście ważne, żeby nie były to rzeczy nowe, bo szkoda, bo my tych rzeczy nie pierzemy, nie wykorzystujemy ponownie. Więc warto takie rzeczy do nas przynosić, na przykład przy okazji robienia porządku w domu. Koce wykorzystywane są zarówno dla psów, jak i kotów. Pomagają utrzymywać odpowiednią temperaturę w miejscach, gdzie przebywają zwierzęta. Przydaje się także karma lepszej jakości, ponieważ wiadomo, że im zimniej, tym zwierzęta potrzebują jeszcze bardziej wartościowego pożywienia, a w związku z tym te rzeczy można do nas jak najbardziej przynosić. Schronisko można wesprzeć także finansowo, wpłacając pieniądze lub przekazując 1% podatku. Każda złotówka wspiera podopiecznych schroniska, których obecnie jest około 200. No szczególnie warto w miarę możliwości oczywiście spróbować skracać te spacery. Jeżeli decydujemy się na przykład, bo dużo osób korzystając z pięknej zimowej aury zabiera psiaki na przykład w góry, no to też ważne, żeby je przede wszystkim obserwować. Wychodząc na zimowe spacery, warto pamiętać o tym, aby dbać o komfort termiczny pupili, tak jak dbamy o swój. Echo 24, Agata Sibilak.